Drodzy rodzice, zawsze mam dużo do powiedzenia, a jakoś dzisiaj ciężko mi pozbierać myśli. Najłatwiej by było, gdybym powiedział dziękuję za wszystko. Bo naprawdę niczego mi nie brakowało. Kochani rodzice, w tym ważnym dla mnie dniu chciałabym wam podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Tobie, mamo, za to, że zawsze mnie wspierałaś. Pomimo tego, że czasami coś mi nie wychodziło, to ty zawsze we mnie wierzyłaś. Za to, że zawsze byłaś obok i doradzałaś mi nawet w najbardziej absurdalnych problemach, bo takie też się zdarzały. Dziękuję ci za to, że po całym dniu, gdy wracałaś z pracy, miałaś siłę i przede wszystkim chęci, aby wysłuchać całego streszczenia mojego dnia. Dziękuję ci, mamo, za to, że zawsze byłaś moim wsparciem, nawet w sytuacjach, których nie do końca powinnaś, ale to w pewnym etapie mojego życia było bardzo ważne, szczególnie w tym, w którym popełniałem naprawdę wiele głupich błędów. Mamo, to będzie pewnie śmieszne, ale bardzo dziękuję ci za to, że zawsze mnie głaskałaś. Bardzo to lubię do dzisiaj. Dziękuję za to, że gdy my kładłyśmy się spać, to ty spędzałaś czas w kuchni, gotując dla nas obiad. Po to, abyśmy miały co zjeść, gdy wrócimy na drugi dzień ze szkoły. Dziękuję ci za coroczne wakacje w Ślesinie, za to, że nigdy nie chciałaś podejmować za mnie decyzji, ale tak umiejętnie mną kierowałaś, że podejmowałam te decyzje właściwie. Za to, że zawsze byłaś przy mnie, gdy cię najbardziej potrzebowałam. Dziękuję za godziny spędzone w samochodzie, kiedy zawoziłaś mnie na dodatkowe zajęcia i korepetycje, a także gdy odbierałaś mnie nocami z imprez licealnych. Dziękuję za wspólne spacery weekendowe w parku u cioci Ewy. I dziękuję ci za to, że zawsze byłaś i jesteś obok mnie i że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję wam obojgu za to, że udało się wam ze mną wytrzymać. Bo jak sobie o tym dzisiaj myślę, to na pewno nie było to zbyt łatwe. Mam nadzieję, że jak doczekam się swoich dzieci, to będę miał dużo łatwiej. Tato, tobie dziękuję przede wszystkim za to, że pokazałeś mi, jak powinna wyglądać głowa rodziny. Odpowiedzialna, silna, pewna siebie osoba, która zawsze może być podporą w razie ewentualnych problemów. Byłeś, jesteś i będziesz dla mnie wzorem do naśladowania. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, że jesteś dla mnie najważniejszą osobą w życiu. Tato, tobie chciałam podziękować za to, że nigdy w życiu niczego mi nie brakowało. Za nocne teleporty z kanapy do łóżka. Za czas spędzony w lesie, na ambonach, na rykowisku i na sadzeniu lasu. Dziękuję ci za wspólne weekendowe mecze Sokoła na stadionie. Dziękuję za przyjaciół z dzieciństwa w postaci hodowli królików. Dziękuję za wspólne wypady do kina, gdy byłam mała, za wspólny seans pierwszej części Harry'ego Pottera, gdy mama z Justyną wybrały Atlantydę.
Dziękuję Ci za to, że tak jak Ty, zawsze chcę robić więcej i więcej, przez co czasem biorę sobie za dużo rzeczy na głowę. Dziękuję Ci za to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć i że wiem, że gdyby pojawi się jakiś problem, to będę mogła się do Ciebie zwrócić i Ty zawsze mi wtedy pomożesz. I dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś obok. Nie mógłbym zapomnieć o naszej wspaniałej wyprawie, gdzie wybraliśmy się łódką w pełne morze, przyszła mgła i się zgubiliśmy. Musieliśmy dobić do najbliższej wyspy w Norwegii i przeczekać całą noc. Tam poznaliśmy naukowców, którzy udostępnili nam dom, w którym, tak jak wspomniałem, mogliśmy przenocować. Następnego dnia nas nakarmili, dali mapy i mogliśmy wrócić do domu. A podejrzewam, że dla mamy, która nie wiedziała, co się dzieje i czeka w domku bez znaku życia z naszej strony przez całą noc, musiało być to coś strasznego. Natomiast z perspektywy czasu dla mnie to była jedna z takich świetnych przygód, z której jakbym wiedział, że tak się skończą, to mógłbym nieskończoność powtarzać. That's what they told me when I was young. Na koniec chciałbym powiedzieć, że kocham Was bardzo i bardzo się boję, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że nas nie będzie.